Witajcie! W tym filmie omówimy różnicę pomiędzy filodendronem rosnącym na dworze, a takim rosnącym w domu. Nie pamiętam, jaki to był dokładnie gatunek, ale dobra. Może być to nieco niereprezentatywna próbka statystyczna, ponieważ tych rosnących w domu mam znacznie więcej. Tutaj wybrałem dwa skrajne, czyli jakiś taki mniejszy i taki większy. A na dworze miałem tylko jeden. Ale warte odnotowania jest to, że ten rosnący na dworze rósł, zdaje się, szybciej. Wydał znacznie więcej liści, ponieważ aż 5. Z kolei osobniki rosnące w domu wydały po 2. Jest to ciekawa różnica i prawdopodobnie wynika z dostępności światła. I tylko światła. Ponieważ dostęp do wody miały podobny. Te były co prawda raz na jakiś czas podlewane, a ten stał w wodzie cały czas. Chociaż na początku nie i trochę się przesuszył, ale potem już cały czas stał w wodzie. Ale wątpię, żeby to miało wpływ, ponieważ one miały cały czas mokro. I ten też, czyli no nie jest to gigantyczna różnica. Co jeszcze? O czym mógłbym jeszcze wspomnieć? A, kolor. One mają kompletnie inny kolor. Kamera nie do końca to ukazuje, ale osobnik, który był na dworze, jest znacznie bledszy. Co może sugerować, że te filodendrony lubią raczej cień. Nie potrzebują aż tyle światła. Oraz niektórzy mi sugerowali, że on może się spalić na dworze po prostu. Nie zrobił tego, ale mógłby, teoretycznie, aczkolwiek tego nie zrobił, po prostu. Tak, co do różnicy między nimi, nie ma żadnej. Każdy to jest po prostu kawałek ukorzenionego pędu, żaden nie jest stożkiem wzrostu, ani żaden nie odbija od korzenia. Czyli tak, jeżeli ktoś wie, jaki to jest dokładnie gatunek, to niech powie, bo ja ni cholery nie pamiętam. A więc tak, co jeszcze? O, warte zauważenia. W tym może nie, aczkolwiek w tym widać, że międzywęźla są dłuższe niż w przypadku osobnika, który był na dworze. Tutaj międzywęźle mają mniej więcej tyle, a tutaj mają tyle, czyli po 2-krotnie dłuższe są. Oraz jeszcze wielkość liści. Osobnik, który był na dworze, nie musiał wykształcać takich dużych liści. To ważna przesłanka dla ludzi, którzy chcieliby uzyskiwać większe liście u swoich roślin. Część będzie wytwarzała większe, część mniejsze przy większym dostępie do światła. To jest roślina żyjąca definitywnie w cieniu, dlatego on musiał nieco zminiaturyzować powierzchnię liści, za to powiększył ich ilość. Wydaje mi się, że łączna powierzchnia tych dwóch liści będzie podobna do powierzchni tych liści, tych 5. Już nie wspominając o powierzchni wszystkich 4, które są tutaj, w porównaniu do wszystkich 6, które są tutaj. Bo warto nadmienić... To nie jest 5 liści. To jest 6 liści. O tym zapomniałem. O tych dwóch tak w zasadzie. Tak, po prostu liczyłem tylko te, które przyszły. Czyli 7 liści. Tak. Tak? Tak. 7 liści. No to tak. A więc wnioski możecie wywnioskować samemu. Dziękuję. Do widzenia. Żegnajcie.